i mówi do niego, że człowieku, ja nie wierzę. On do mnie mówi, ty nie wierzysz, ja to przeżyłem. Hej wszystkim, to już jest, jak widzicie dzisiaj, znów nagrywam razem z Pawłem, ponieważ będziemy nagrywać drugą część filmu z historiami z pracy za barem. Ostatni film bardzo Wam się spodobał, obejrzało go ponad 100 tysięcy osób. Domagaliście się części drugiej, więc oto jest. Okej, to tyle z słowem wstępu. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze pierwszej części, to zapraszamy. Tu gdzieś będzie link. I tak, zapraszamy do oglądania części drugiej. To może zaczniemy delikatnie od dowcipu. Co ty na to? Przychodzi Rosjanin do baru, zamawia piwo. Barman leje te piwo, kładzie podkładkę, stawia mu piwo. Robi swoją robotę, po czym widzi, że facet wypił te piwo. Rosjanin zamawia drugie piwo. Barman stawia podkładkę, stawia mu piwo. Trzeci raz podchodzi do faceta i widzi, że podkładki giną. No i facet ruski zamawia piwo. Barman tym razem bez podkładki stawia mu piwo. A Rosjanin mówi, a wafla nie? Dobre? Dobre, także dobre. To miało być wow, a nie jest wow? Czekaj, a wafla nie? Czekaj, rozumiesz? Czekaj, jestem twoją dziewczyną, to chyba mój obowiązek, żeby bo on myślał, że to wafel. Wafel! To straszne jest. Okej, pierwsze co mi przychodzi na myśl, czego jeszcze nie mówiłam, to chyba klasyk nad klasykami, jak ktoś coś zamawia, ty dajesz mu opcję do wyboru, na przykład zamawia piwo z sokiem, to mówisz z malinowym czy imbirowym, a on odpowiada tak. Albo co do popicia sobie pan życzy? Sok, kolę, wodę? Tak. No i nigdy wtedy nie wiadomo, co zrobić. Że pytanie jest otwarte, a ktoś to traktuje jako tak lub nie. No to jest zawsze śmieszne. Zawsze też śmieszne jest przekręcanie nazw. Jak ktoś, wiesz, jakiś tam mojito, nie mojito. I powiem ci, że z tego wszystkiego najbardziej śmieszy mnie, jak śmieszyło mnie, jak ktoś zamawiał sex with the beach. Rozumiesz? Przychodzi gość do baru i mówi, cześć, poproszę sex with the beach. Oh yeah, sex with the beach. Wiadomo o co chodzi, wiesz, chodzi jakby wiadomo o co, ale jest tak, że patrzysz na gościa i nie wiesz, czy się zaśmieć, czy nie, no bo przecież wiesz, co on zamówił, nie? Raz tak było, że gość mówi sex with the beach, ja tak na niego patrzę i mówię, no... Wybieraj, którą? Miałem na myśli to, że chciałam, że powiedziałam mu, że pomylił lokale. A, okej. Okay. To zamawianie drinków to mnie też zawsze bawią niezdecydowani klienci, zwłaszcza dziewczyny, które przychodzą i na przykład chciałabym drinka, jakiego, jakiegoś dobrego, może jakaś podpowiedź, na jakim alkoholu, co lubisz, nie wiem, taki, żeby był słodki, ale kwaśny, ale trochę wytrawny, no i masz psikus, co tej pani zrobić. Tak, a zobacz, zobacz, że jak ludzie zamawiają coś dobrego, to czy była sytuacja, żeby ktoś zamówił coś niedobrego? Dzień dobry, poproszę drinka. Jakiego? Jakiegoś niedobrego. Jakiegoś takiego najgorszego, jakiego macie. Albo raz podchodzi do mnie też babka i mówi, poproszę jakiegoś drinka. Mówię, a jakaś podpowiedź, jakiego, na co masz ochotę? Obojętnie, i tak on zapłaci. No i tam pokazuje na jakiegoś typa. No tak, jak goś płaci, to obojętnie. Obojętnie, lej co masz. Zawsze mnie bawiła taka sytuacja, kiedy ktoś zamawia drinka, na przykład 13 zł, wiesz, mówisz, dajesz drinka, mówisz 13 zł, ktoś kładzie dychę, podsuwa ją do ciebie i mówi, reszta dla ciebie. Mhm. I jest... minus 3 dla ciebie. Tak, no ale jest wtedy problem, bo widzisz, że gość ma gest i jakby doceniasz to i nie chcesz zrobić mu przykrości, ale z drugiej strony dał za mało. No i wiesz, jak już gość okazał ci taką wielką łaskę, dając ci resztę, to weź mu teraz, które ci nie daje, to weź mu powiedz teraz, że dał za mało, nie? Przecież to powstaje taka niezręczna sytuacja. Podchodzi gość do baru i mówi, przepraszam, gdzie tu mogę wziąć prysznic? Patrzę na niego i się zastanawiam, czy to jest jakiś żart, czy to nie jest żart. A on mówi, no gdzie? Ja mówię, że nigdzie. Aha, i poszedł. Przychodzi laska do baru, zamawia jakiegoś tam drinka. Robię tego drinka, w środku była też limonka, stawiam, ona patrzy na tego drinka, na mnie, jakaś taka niesmaczona i mówi, ta cytryna to chyba jest niedojrzała. Co to jest? Czarne jagody. A czemu są czerwone? Bo są jeszcze zielone. Podchodzi gość do baru i mówi do mnie, daj zniżkę, my się znamy. Ja patrzę na gościa i widzę go pierwszy raz w życiu. No. Ja mówię, skąd?
Uczyłem się w tej samej szkole średniej. No i czy twoim zdaniem on zasłużył na zniżkę? Czyli naprawdę uczył się w tej samej innej klasie. No nie kojarzyłem gościa w ogóle. Może ale... mamy, no jasne, każdy zasługuje. Do mnie raz podchodzi koleś, mówi, że mamy 30 wspólnych znajomych na Facebooku. A ja mówię, no to okej. To 300% zniżki. To minus 50%. No podchodzi koleś do baru, mówi, znam twojego szefa. A ja mówię, ja też. No i w sumie na tym się skończyło. Pogadaliście sobie. Tak. No a ja też miałem kiedyś taką historię, że jakoś tak stałem za barem, byłem tym szefem i dużo ludzi i jakiś gość mnie woła, taki gówniarz z 20 lat. Chodź tutaj, chodź tutaj. No ja do niego podchodzę i mówię do niego grzecznie, że może poczekaj na kolejkę swoją i tak dalej. I on coś tam pysknął do mnie, nie? Ja do niego mówię, że weź wyluzuj, bo opuścisz ten lokal. Chuja opuszczę, już tu nie pracujesz. I ja na niego tak patrzę. I on patrzę. Ci jeszcze mówi, znam właściciela. Tak, i on do mnie mówi, że już tu nie pracujesz. Ja mówię, że no dobra, no to w takim razie moja ostatnia noc tutaj. No przykro mi. On do mnie mówi, ty nie wiesz, kim ja jestem. Ja mówię, no to jest nas dwóch. No i on coś tam, ktoś innego obsłużył. Są sytuacje, że klienci są niemili. Są eliminated. Ale są też sytuacje, że klienci są nadto mili. O, no i to kiedy jest tak. Się barmanem czy barmanką, to często jest się ofiarą podrywu. Ofiarą? Mniej lub bardziej udolnych amantów. Jest się zaszczyconym podrywem. No, to zależy, jak kto jest upojony. Czasem są mili klienci, którzy podrywają jakoś tak w miarę subtelnie, jak na przykład koleś stoi przy barze, patrzy się na mnie, patrzy i mówi, ogólnie cały wieczór mnie męczył, ktoś tam chciał gadać, ja byłam zajęta, obsługuję innych, on coś tam do mnie gada, ale ogólnie nie był jakiś tam chamski czy niemiły i mówi, och, szkoda, że przy tym barze nie ma krzeseł, wtedy to bym tutaj siedział i rozmawiał z tobą całą noc. I ja mówię, no i właśnie dlatego nie ma krzeseł. I on to zrozumiał? Nie. No, zobacz, że to jest najgorsze, że jak w takich warunkach nawet się wymyśli jakąś inteligentną ripostę i tak dalej, to w większości ci ludzie i tak nie załapią tego. Albo są zbyt nadzdręgoleni, żeby twoją inteligentną ripostę zrozumieć, albo jest za głośno i nie usłyszą jej nawet. No właśnie. No to słuchaj, przychodzi gość do baru i na kozaka mówi do mnie, jaką macie najdroższą whisky? Ja mówię, że jakoś tam niebieski Johnny Walker. A ile kosztuje? Ja tam mówię, że nie wiem, 1000 coś złotych. To poproszę najtańsze piwo. Zobacz, że to też jest taki klasyk, że przychodzi ekipa do baru, zamawiają kolejkę kieliszków, no i tam się rzuca cenę dla tej ekipy, no i wtedy wszyscy szukają hajsu. I przegrywa ten, kto jako pierwszy znajdzie. I oni wszyscy szukają, w każdym zakamarku spodni. A czasem to jest tak jawne, że wyciągają portfel i raptem to nie ten portfel. Tutaj nie ta przegródka, oj, jeszcze poszukam, tak. Oj, to może ta karta, może jednak ta. I się na sobie patrzą, czy już czas wyjmować mało, czy może ktoś mnie wyprzedzi. Tak, i kto pierwszy znajdzie, tak. Ten przegrywa. A jeszcze co do tego pytania o cenę, to kiedyś nasz znajomy dobrze podsumował, że jak ktoś przychodzi i chce zamówić coś jakoś tam wymyślnego, a z drugiej strony pyta, ile to kosztuje. Teraz właśnie zgasił gościa, on coś tam męczył koleżankę i wypytywał ją, ile będzie kosztowało, jak zrobił mu to, albo tamto. I ten kolega mówi do niego, słuchaj gościu, jak pytasz, ile ci będzie to kosztowało, to znaczy, że tak naprawdę to cię na to nie stać. To przykre, no i... to przykre, ale to takie prawdziwe. To jest strony przykre, ale go tak zgasiło, był trochę niemiły i roszczeniowy. No i już więcej nie pytał, tylko tam zamówił i dał spokój. Tak, roszczeniowi ludzie to jest problem. A z drugiej strony ci ludzie się przyszli pobawić, więc mają prawo być roszczeniowi, nie? No tak, ale czasem to, wiesz, jest granica pomiędzy byciem jakby wymagającym klientem, a właśnie roszczeniowym i już podbawionym jakiejś kultury. I też raz jakiś tam koleś mnie wkurzał, tam miał jakieś chamskie teksty i w końcu mu mówię, że już mam dość i że nie będę go obsługiwać, że może pójść do którejś z moich koleżanek, bo mi nie pasuje sposób, w jaki się do mnie odzywa. A on mówi, tak? Okej, no to najwidoczniej nie chciałaś dostać na piwku. A to jeszcze co do klientów podrywaczy, to przypomniał mi się tekst jednego gościa. Co tam, panda? Też masz jakąś historię z pracy za barem? Pewnie nie ma, bo ty nigdy nie pracowałaś w darmowiadzie. Hej! Może weźmy na rączki.
do koleżanki podchodzi koleś, próbuje ją poderwać, no i zarzuca taki żarcik. Słuchaj, a wiesz, jaką minę robią dziewczyny, kiedy widzą małego penisa? On tak na niego patrzy, myśli, mówi, nie, a on, ja też nie. To dobry tekst. Tym razem nie zadziałał. No słuchaj, stoję sobie za barem, podchodzi gość, taki zawiany, i mówi, gdzie ja jestem? Ja mówię, w klubie Tapczem. To ja wiem, ale w jakim mieście? A ja sobie myślę, no stary, rodzina tęskni, rozumiesz? Stoję sobie za barem, podchodzi gość, jakby co, to mnie tu nie ma. A ja tak na niego patrzę i mówię, jakby co? On się zawrócił i poszedł. No i wiesz, ja w ogóle gościa, on powiedział to tak, jakby był, wiesz, Misiewiczem, który chce być incognito, i on mówi, jakby co, mnie tu nie ma. Okej, jakby co? Kim ty jesteś w ogóle? Hitem też są ludzie, którzy jak wypiją parę kieliszków, to zaczynają udawać, że nie mówią po polsku, tylko że mówią po angielsku. Rozumiesz, przychodzi ktoś na początku, poproszę piwko, poproszę tak, kieliszek. Tak, a potem nagle po angielsku. Tak, a później nagle po angielsku. I powiem ci, że miałam masę takich sytuacji. Ja też, ja wtedy lubię tych ludzi zaginać tym, jak sama dobrze mówię po angielsku, zaczynam coś do nich naparzać i w pewnym momencie łapię ich na tym, że oni mówią po angielsku słabiej ode mnie. To więc... cringe jest, co mówisz teraz. Oj, kochanie, no co mam ukrywać swoje talenty? No w którymś momencie ja do nich... Ciekawe, czy to wrzucisz, taka cwaniara. No, ty cwaniakujesz, bo ty to montujesz i ty później sobie, a jestem zbyt cringe, klik. Nie no, zostawię to. No i w którymś momencie, jak ja tak do nich naparzam po angielsku, to w którymś momencie często było tak, że oni się demaskowali, że już nie wiedzieli, co odpowiedzieć, co ja mówię i coś tam, wiesz, dobre, tam już poproszę, coś tam, coś tam. Ja zawsze w takich sytuacjach mówiłem coś tak delikatnie niemiłego po polsku i oni wtedy, widząc ich, wiesz, obruszenie, wtedy obnażałem ich rozumienie po polsku jednak. Bo to, wiesz, mówisz do nich coś po polsku, I don't understand. A to rozumiesz, chuj jebany? Czyli rozumiesz. Kochanie, powiedziałeś nie, tak, nie to gościa? Nie, nigdy. Milsze rzeczy mówiłem. To był żarcik. To był żarcik. Mm-hmm. Mówiłem milsze rzeczy z tych niemiłych rzeczy. Że wiesz, nie rób wiochy, don't make a village. Okej, okay, a ja mam jedną historię do opowiedzenia. Czasów jak jeszcze nie pracowałam w klubie, tylko to było za dnia restauracją, a wieczorem hamem. Już przestań sapać. Panda się zestresowała, bo ktoś do drzwi zadzwonił. I już ją nie unosi. I tam mieliśmy takie zasady, że po którejś tam godzinie wieczorem, jak już kuchnia była zamknięta, to działaliśmy na zasadzie w pubu i była obsługa tylko i wyłącznie przy barze. No ale przyszła ekipa ludzi, siadła sobie przy stoliku i tam wiecie, stryka na mnie, macha ręką, wołają mnie, Pandyc! Strykają na mnie, próbują wołać, mimo że ja mam ludzi przy barze, których przecież nie zostawię, bo mogą, nie wiem, sięgnąć ręką i ukraść pieniądze, jestem tam sama. Ale w którymś tym momencie, kiedy już nie miałam nikogo przy barze, widzę, że oni nie podchodzą do tego baru, stwierdzam, dobra, idę do nich do stolika. I pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to po pierwsze to, że to są wykładowcy z mojej uczelni, a po drugie, zaczynają mi ględzić. O, ile można czekać, tararara, do niczego się w życiu nie nadajesz, tylko do przynoszenia szklanek, a i do tego, jak widać, niekoniecznie. Ja to nie rozumiem, jak można takich ludzi zatrudniać, tiru, liru, liru. I na nic się oczywiście nie zdało wytłumaczenia, że obsługa przy barze, to nie moje widzimisię, tylko mojego przyłożonego i tak to po prostu działa w tym lokalu. Oni tam po mnie cisną, że nic nigdy w życiu nie osiągnę, że jestem beznadziejna. Na co ja odpowiadam, no póki co chyba nie idzie mi najgorzej, bo tak się składa, że jestem stypendystką naukową na uczelni, na której Państwo wykładacie. I oni tak. Tak, no teraz ja. Słuchaj, jestem sobie menadżerem w jakimś tam klubie kilka lat temu. Jest impreza, przychodzi do mnie kelnerka i mówi, że ktoś pobił lustro na korytarzu przy toaletach. No ja idę zobaczyć, lustro pobite, idę na kamery, zaczynam przeglądać kamery. No i widzę, jak gość, taki właśnie jakiś małolat, bije te lustro pięścią. No i słuchaj, ja idę po ochronę, szukamy tego gościa, znajdujemy go, bierzemy go do pokoju, gdzie był monitoring,
No i pokazujemy mu to nagranie i mówimy mu, że tam kilkaset złotych musi zapłacić za to lustro albo, albo jakoś to tam inaczej też na policję i tak dalej, za zniszczenie mienia. Słyszałaś tę historię? No i słuchaj, i pokazujemy to dla tego gościa, a on na to patrzy i mówi, to nie ja. No my na siebie, wiesz, z tymi ochroniarzami, no jak to nie ty, przecież to jesteś ty. To nie ja. My jesteśmy tacy, wiesz, zmieszani, no bo jakby, no, gość jest na nagraniu, a on mówi, że to nie jest on. Nie przyznaje się po prostu. No, że wiesz, jak to nie ty? Przecież jest, masz włosy takie, jak ten gość na nagraniu, bluza, wszystko się zgadza. To nie ja. No i my zmieszani, że jakby co w takiej sytuacji? Gość mówi, że to nie on. No, a to on. A to on. No i słuchaj, i siedzą ze mną ochroniarze i on mówi, że to nie on. No i któryś z ochroniarzy mówi do niego, że słuchaj stary, jeszcze raz powiesz, że to nie ty, no to będziemy inaczej rozmawiać. A on mówi, to nie ja. No i ochroniarz przez chwilę z nim rozmawiał inaczej, a on dalej mówi, że to nie on. Ewidentnie widać, że to jest on, a on mówi, że to nie on. No a już tam policji nie chcieliśmy wzywać, bo to wiesz, bo to już by było tam pociągania się potem. I było tak, że wzięliśmy jego telefon, znaleźliśmy na telefonie tata, dzwonię do taty jego, no i mówię, że pana syn jest w klubie takim i takim, no i że to jest mały problem, proszę przyjechać. Mija pół godziny tam kolejne, ja załatwiłem parę spraw, przyjeżdża ojciec, idę z nim do tego pokoju z kamerami, wsadzam go na fotelu, ten syn tam siedzi taki potarmoszony, no i ja wciskam mu play, zanim to się zaczęło, zanim on uderzył tu szybę i pytam tego ojca, czy to jest pana syn? No tak. Ja sobie myślę, o ty gówniarzu, mam cię. Czy jest pan pewien, że to jest pana syn? No tak, no widać, że to jest mój syn. No to oglądamy dalej. No to oglądamy dalej. Play, pyk, szyba pobita. Dzieciak głowę spuścił. No i tam, nie wiem, 200-300 zł się okazało, że ta szyba kosztowała. Ale wyobrażasz sobie, gość, to jest gość, a on mówi, że to nie ja. I jesteś w kropce, no bo gość się nie przyznaje, ewidentnie został złapany za rękę, a on mówi, że to nie jego ręka, rozumiesz? No i co? I tyle. No, ja mam jeszcze taką historię, ale jest dosyć obleżkowa, ale może warto ją powiedzieć. Ogólnie to czasem w głowie mi się nie mieści, jak niektórzy ludzie się zachowują w klubie. Klasyk, przyklejanie gum do rzucia na bar, pod bar, po ścianach, plucie, żyganie, sikanie pod siebie. Wszystko się oczywiście zdarza, ale raz to mnie po prostu zatkało, jak to było jeszcze w innym klubie. Raz przychodzi zapłakana kelnerka i mówi... O, fuck. I potem co się stało? Ona mówi, ktoś wrzucił do kibla rolkę papieru toaletowego, butelkę po piwie i się na to zesrał. Przykra sprawa. Tak, toaleta rozwalona, w środku, żeby to posprzątać, trzeba powydmować wszystkie te gadżety, ten papier cały rozmoknięty, butelka gdzieś tam wciśnięta, o, po prostu... Kiedyś po jakiejś imprezie znalazłem w toalecie kufel po piwie, napełniony moczem. Ktoś ewidentnie, wiesz, stał w kolejce, przycisnęło go i nasikał do kufla. I wiesz, co jest najlepsze, jak to znalazłem, to się tak zastanawiałem, bo czasem chodzą po klubie takie sępy, które szukają, wiesz, zostawionego drinka czy coś. I się tak zastanawiałem, czy któryś z tych sępów nie... Tak, czy ktoś się nie ucieszył, że znalazł piwo, wiesz, darmowe i się nie zdziwił. No, wiesz co, a propos tych całych historii, mam dla ciebie zagadkę. Jakie rzeczy znajduje sprzątaczka najczęściej w klubie po imprezie? Wymień, co twoim zdaniem najczęściej się znajduje? Ale ja wiem, co się znajduje. Co? Oczywiście butelki, szklanki. Ale nie, rzeczy ludzi, ale nie, poczekaj. Chodzi rzeczy o rzeczy ludzi? No. Telefony, ramionczka od staników, staniki. Nie, staniki to nie wiem, chyba tylko ramionczka. No. Dowody osobiste, karty płatnicze, portfele, strzykawki. Nie, tak. No, a nie wymieniłaś jednej rzeczy, która praktycznie regularnie co imprezę znajduje się w nie klubie. Nie mówię, że opakowania po gumkach. Nie, to by było banalne. No jak opakowania po gumkach? A kto robi to w klubie? No kochani, chyba sobie żartujesz, że myślisz, że ludzie tego nie robią w klubie. Na moich oczach widziałam no to, wielokrotnie. Myślę, że to incydentalnie, jak ktoś się napije mocno i później żałuje tego. Przecież kamery są wszędzie i co potem?
No i wiesz co? Taką rzeczą, którą regularnie znajduje sprzątaczka, są obrączki. Faceci, to jest notoryczne, że faceci, żonaci faceci, wchodząc do klubu, zdejmują obrączkę. I wsadzają sobie gdzieś w portfel, tak, czy coś. Tak, portfel w kieszeń i gubią. I powiem ci, że tyle razy, ile znaleźliśmy po imprezie obrączki, to się w głowie nie mieści. I są faceci, którzy się zgłaszają potem, że słuchaj, jest głupia sytuacja, czy nie znalazła się może obrączka, ale są też faceci, którzy się nie zgłaszają potem. Jak ja pierwszy raz się z tym zderzyłem, a zderzyłem się z tym wiele lat temu serce pierwszy raz, pękło. To mi też serce pękło. Że... Ja kiedyś jak będę nosić obrączkę, to nigdy jej nie zgubię. Ja też nie zgubię, zostawię w domu. Dobra, to może czas na historię... Number one. Number one. Top. Tak, top. Historię, którą chyba zapamiętam do końca życia i będę ją dzieciom opowiadał. Historia jest taka, że klub mieścił się w piwnicy budynku. No i była tam winda, która zjeżdża na poziom ten minus jeden. No i normalnie ta winda miała zablokowaną funkcję zjeżdżania na minus jeden. No i była jakaś tam awaria prądu. Był czwartek, był klub zamknięty, tego dnia była awaria prądu. No i ta awaria prądu zresetowała tą windę. I pech chciał, że przyszedł facet na imprezę do zamkniętego klubu. No i szukał wejścia, gdzieś tam w internecie znalazł info o klubie, szukał wejścia do tego klubu, no i wsiadł do windy, wcisnął minus jeden. I znalazł się w zamkniętym klubie. I pech chciał, że zjechał do zamkniętego klubu. Winda się otworzyła, widziałem to na kamerach potem, winda się otworzyła, gość wyszedł, znalazł się w zamkniętym pomieszczeniu, winda się zamknęła, i gość został uwięziony w klubie, zamkniętym klubie. Już jakby ten system był zrobiony tak, że on już nie mógł wezwać z powrotem tej windy. No i słuchaj, i ogólnie dowiedziałem się o tym następnego dnia, jak ten gość do mnie zadzwonił, ale do tego wrócę. No i słuchaj, i gość wysiada z tej windy, znajduje się w ciemnym klubie. Jak ktoś jest z Białegostoku, to będzie wiedział, że w Tapczanie właśnie było to pomieszczenie, gdzie była szatnia, toalety. No i tam, taki przedsionek, tak. No i wszystkie drzwi pozamykane, jakby wyjść nie ma jak. Do klubu też nie ma wejścia jak, ani wyjść, tylko jest się uwięzionym w tym przedsionku. Tak, tak. No i słuchaj, i gość dochodzi do wniosku, że to jest logic room, który musi przejść, żeby dostać się na imprezę. Jak on mi to opowiadał następnego dnia, to ja nie mogłem, po prostu patrzę na niego i mówię do niego, że człowieku, ja nie wierzę. On do mnie mówi, ty nie wierzysz, ja to przeżyłem. Rozumiesz? No i słuchaj, i gość myśli, że jest w logic roomie, jest ciemno, jest tylko mnóstwo jakichś elementów i gość myśli, że on musi przejść ten logic room, żeby dostać się na imprezę. Otwiera drzwi do toalety, a tam były czujniki ruchu, że jak ludzie wychodzą, to gaśnie, a jak wchodzą, to się zapala. I on stwierdził, że to jest trop, że to on musi podążać ze światłem, że światło doprowadzi go do wyjścia, do znalezienia kluczyka na imprezę. No i wszedł do łazienki i zaczął szukać dalej. Porozkręcał wszystkie gniazdka w toalecie, porozkręcał wentylację, wszystkie kratki wentylacyjne. Nawet zdjął pokrywę od zbiornika z wodą od toalety, bo tam szukał kluczyka. No i słuchaj, i gość tak chodził, błądził. On później mi opowiadał, że stary, jak wszedłem do szatni, zobaczyłem 400 numerków, to zwariowałem, jeszcze sobie nie przejdę tego. No i słuchaj, i gość chodził, szukał tego po omacku. No i przyjechała ochrona, bo tam były czujniki ruchu, wiesz, jakiś tam stekop i tak dalej. Przyjechała ochrona, wołają go, a on myślał, że to jest część gry. I zaczyna z nimi negocjować, że słuchajcie, że ja już nie chcę się w to bawić, w dupie mam tą imprezę. Oni widzą, że tutaj, że ta sytuacja jest grubsza niż myśleli, że gość nie jest jakimś rabusiem, tylko on myśli, że jest w logic roomie. Zaczynają z nim gadać, a gość ewidentnie coś tutaj nie gra, jakby rozumiesz. No i oni stwierdzili, że nie będą z nim tam gadać, bo nie, w ogóle nie są w stanie się dogadać, bo gość myśli, że jest w grze. Wezwali policję, a ten dalej tam rozkminia logic room.
Dobra, jak on, na nagraniach widać było, jak on do kamery gadał, bo tam się światełko czerwone pali przy kamerze. Tak, i on mówił, myślał, że jest mnie, cały tak. czas obserwowany, że jakiś tutaj tak, jest właśnie nadzorca tego Logic Roomu. Tak, najlepsze jest to, że on nic tam nie zrobił takiego złego, on nie ukradł nic i tak dalej, bo on myślał, że jest ciągle obserwowany przez zarządców grą. No i słuchaj, i było tak, że gość porozkręcał wszystko, co jest stało, udało się rozkręcić rękoma. No i przyjechała policja, wyciągnęła go z tego Logic Roomu. Gość trafił na wytrzeźwiałkę. No i pech chciał, że on zostawił tam wszystkie swoje rzeczy. Bo jak on rozkminiał ten Logic Room, to on tam się zdjął plecak, zdjął kurtkę, położył i tak dalej. I jak go policja zabierała, no to on zostawił to wszystko. No i następnego dnia właśnie do mnie, w ogóle on z wytrzeźwiałki, to był gdzieś tam listopad, on w dżinsach i w polówce z wytrzeźwiałki wrócił do centrum Białegostoku na piechotę. Chodził po budynku, szukając właściciela klubu. Ktoś tam mu dał telefon, zadzwonił do mnie i właśnie ja się o tym temu dowiedziałem. No i co? I ja przyjeżdżam, stoi gość, patrzy na niego, on mi to opowiada, a ja po prostu nie wierzę. Mówię do niego, że człowieku, to jest po prostu nadaje się na... No nie wiem, na co to się nadaje, ale to jest historia, która się w głowie nie mieści. Gość przychodzi do zamkniętego klubu, zjeżdża niechcący do zamkniętego klubu i myśli, że musi przejść Logic Room, żeby się dostać. Zobacz, może to jest dobry patent na klub. No właśnie. Taki rodzaj selekcji. 400 numerków w szatni i musisz po kolei testować każdy kluczyk. Jak coś wytrwały, to wchodzisz na imprezę. Tak, powiem ci, że dalej, jak myślę o tej historii, to po prostu pęka mi głowa, co on musiał mieć w swojej głowie. I to już wszystkie historie, które chcieliśmy wam dzisiaj opowiedzieć. Mam nadzieję, że was rozbawiły, albo być może będą przestrogą. Przy waszej następnej imprezie będziecie zachowywać klasę na imprezach, żeby nie być bohaterem opowieści waszych lokalnych barmanów. Chyba, że bohaterem takich dobrych opowieści, bo to też dobre opowieści. Jeżeli film się wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie kanał. Jak zawsze zapraszam was też na mojego Instagrama, na naszą grupę na Facebooku. I przypominam was, że ciągle jest aktualny mój zakład z Pawłem. Jeżeli będzie miał 10 tysięcy subskrypcji na swoim kanale, to wrzuci film. A już połowa jest. A już jest połowa, no. Co? Cykasz się? Cykam się, no. Bardzo się cykam. A więc link do kanału Pawła też będzie w opisie. Subskrybujcie. I tak, to chyba było na tyle z naszej strony. Dziękujemy bardzo za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Pa! Żebyśmy na czas nagrywania oddawali tu twoją pandę komuś. Sąsiadowi z dołu. Czy mam inną ulubioną historię? Panda! O tym, jak mnie poznałeś w pracy? Nie, kochanie, to już mówiliśmy. To nie jest twoja ulubiona historia? To jest moja ulubiona historia, ale mówimy o historiach, które jeszcze nie mówiliśmy. Mały penis, powinnaś powiedzieć. Odmieniłaś słowo penis? Nie, to może powiem jeszcze raz. Nie. Nie, to dobre, już fajnie jak dojrzewasz. Ona mnie patrzy niesmaczona na tego drinka i mówi spaliłam. Ta cytryna chyba jest zepsuta. Nie, zepsuta, nie dojrzała! Kochanie. A może wrzuć na koniec takie nasze nieudane próby mówienia czegoś? Mówiłaś to już. Inaczej mówiłam. Mówiłaś to już. Inaczej! No dobra, to mów. Nie wstawisz tego? Nie, żeby nikt inny nie wiedział, jakim jesteś gangsterem, tylko ja.